Ona ze mną się będzie całować nawet teraz. Aaaa! Czy to nie jest normalne, że ktoś jest przywiązany do słupa na największym skrzyżowaniu w Warszawie? Prosimy o przemyślane zakupy. Ja jak najbardziej przemyślałem to. To będzie naprawdę gruby odcinek. Musicie teraz nam powiedzieć, czy Dany ma podejść do 5 facetów, czy 5 kobiet, huchnąć im i zapytać, czy ma świeży oddech. Decydujecie, faceci czy kobiety? No nie! Dzień dobry, przepraszam, takie pytanko do pani. No, jestem takim misiaczkiem, trochę się wstydzę, idę na randkę, się chciałem zapytać, czy mam świeży oddech. Mogę pani huchnąć, pani powie, dobra? Nie. Tak szybko, dobra? Szybko, teraz ja chucham, no. Świeży. Świeży, jest, świeży. Po prostu potrzebuję, żeby pani oceniła, czy mam świeży oddech, bo idę na randkę, ale tylko huknę pani, pani powie, czy jest świeży, czy nie. Nie, nie bawię się tutaj. Ale to nie jest zabawa, ja potrzebuję po prostu szczerej opinii. Mam takie... Dobrze, a ja szybko pani huknę i pani oceni mój oddech, dobra? Świeży? Dobra, jest świeży, dziękuję, już dwie świeże. Bardzo proszę, żeby pani oceniła mój oddech, czy jest świeży, czy nie, bo idę na randkę, będę się na pewno całował, bo ja zawsze na pierwszy całuję, dobra? Szybko, będzie to super. Ja huknę, no. Świeży? Bardzo. Świeży. Gdzie jest jakaś? Dobra, o, tam co? Chodźcie. Wiesz, tego nie... No nic od pana nie czuję. Chyba... Czyli świeży? Świeży. A, bo już by tak pani kręci głową się, no nie, niech pani idzie na randkę. Dzień dobry pani, mam takie szybkie pytanko do pani. Nie, bardzo się spieszę. Pani... O, ale fajna pani idzie, ładna. Siemka, Siemka, mogę ci zająć sekundę? Ale sekundę, chcę tylko, żebyś oceniła mój oddech, czy jest świeży. Jejku, nie, no a taka... Czy musiałabym być przystojniejszy? Pewnie jakby Olek pytał, to by się zatrzymała, no. Powiedz, czy śmierdzi, czy nie, no. Nie. Nie, jest świeży, tak? Tak. Jest, dziękuję bardzo. Mamy 5. Jest. Zaliczone. No i po jest. Dobra, trzeba przyznać, że jest naprawdę hardkorowo. Jest hardkorowo. Ale ludzie są przyjaźni. Ale teraz mamy do was drugie pytanie. Czy teraz Dany powinien zjeść 10 świerszczy bez użycia rąk, czy 15 świerszczy z użyciem pałeczek? Głosujecie. Nie, nie zrobię tego nic. Okej, nie jest lekko, musimy cię przygotować do posiłku. No nie, ja myślę, że bez rąk, że nie mam używać rąk, a nie, że mi zabierze się. A nie, 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 żeby nie było. Ja lubię takie zabawy, ale z dziewczyną, a nie z tobą, Olek. Zgodnie z obietnicą, 10 świerszczy. Nie, nie. Fujka, jeden. Nie, nawet na to nie patrzę, stary, ja zwymiotuję, jak zwymiotuję to na ciebie. Fujka, trzy. Smacznego. Co ja robię ze swoim życiem? Mhm. No, musisz użyć języka, przyda się. No, wciągaj, wciągaj. Mogę więcej naraz? No dobrze, no, proszę bardzo. Jak odkurzacz? To o. Tak bardziej na słodko czy na słono? Na słodko. Dobra, wciągaj na raz. Brawo, pokaż, ale musisz przełknąć. Lecimy z kolejną misją. Boję się. I kolejne pytanie do was. Czy Dany przy pomocy ludzi ma się wyswobodzić z pułapki na przystanku czy... przy słupie. A nie, to się ja umrę. Ja chyba nie skończę tego odcinka. Jest ciepło. Przyda się taka pułapka dla niego. Mam odpowiednie oprzyrządowanie. Co ja robię ze swoim życiem? Hashtag numer 2. Mam nadzieję, że przyjedzie policja i zostaniecie aresztowani. A ludzie zamiast mi pomóc, to nagrywają to. Fajnie. Nie, nie, kumpel. Po prostu mu poderwałem dziewczynę ostatnio i się mści teraz. Nie wiem czemu, no. Ona wcale nie była taka ładna. I jeszcze się na chwilę poopalam i zaraz zacznę działać. Tak, reklama taśmy właśnie, że ni ch**a nie odczepisz. Proszę, pomóż mi, bo przykleili mnie. Dziękuję, jesteś taka ładna i miła. Jeszcze dwie godziny, mogę łyka? A dasz mi napić? Bo dasz mi twój numer potem? Zacznij. No, nie dam, ale mogę ci pomóc. Dobra, tutaj możesz zacząć, odtąd. I fajnie, no i dziękuję. To nie jest łatwe zadanie, sami nie dacie sobie radę, musisz jeszcze kogoś poprosić. Jeszcze kogoś? Zawołamy tamtą jakąś dziewczynę. Przepraszam, pomoże pan? Troszeczkę, no niech pan pomoże, no nie mogę się odkryć. Can you come here? Here! No nie, no udaje, że nie widzi w ogóle, co no. Siema, pomożesz mi się odkleić? No i pięknie, no i gitara, no. Siema. Siema, siema. Dany. Dany, tak. Ojejku, poznał. Jakich ja mam fajnych fanów. Gdyby kiedykolwiek ktoś z youtuberów był akurat przyklejony do supa, to możecie liczyć na fanów. Dany, dostajesz od nas dwie dyszki i masz 5 minut na to, żeby ubrać się w second handzie, ale to wy zdecydujecie, czy twoja stylizacja będzie w stylu high fashion, czy po prostu casual. Decydujcie. Przyjmuję wyzwanie. High fashion. Jestem tym mistrzem. Wielkie światowe wybiegi pojawią się właśnie w programie Tamagotchi. Lecisz! Przepraszam, męski jest na górze? Tak.
Tak. No i to mi się podoba. Pamiętaj, że to musi być high fashion. To musi tak, być tak, wiem. Wybiegnie. Nie, to damskie. To jest za drogo, to jest za drogo. O, mam, ależ sos. No to w sumie 10-10. Mhm. Czyli proszę. Dobry wybór? Dane Ferrari. Tamagotchi trwa i kolejne pytanie jest następujące. Czy teraz dany z pomocą przypadkowych przechodniów ma połączyć 10 słomek i za pomocą takiej gigasłomki wziąć łyka albo przerzucić ziarnko grochu? Ale słomka, piękny kolor, mój ulubiony. Różowa, moja ulubiona również. Lecisz. Dobra. Cześć Siemka, mamy taki mały konkursik. Pomożesz mi zbudować słomkę? Nie masz czasu, jego, przepraszam pana. Pomoże mi pan zbudować słomki, po prostu muszę zrobić... Tylko jedną, jak pan wsadzi, tylko. Mamy takie pytanko, proszę tylko, żeby mi pomogliście wsadzić słomkę do słomki. Pomoże mi pani wsadzić słomkę do rurki? To jest sekundka, ale tylko pani... Takie pytanko, pomoglibyście mi państwo wsadzić słomkę do słomki, bo buduję taką gigarurkę, żeby się napić z kubka. O, Iwor, o, super. Chyba lepiej różowe w żółte wchodzi. Różowe w żółte lepiej wchodzi, ja nie wiem. Ja ani z Chińczykiem, ani z różową nigdy ten, nie miałem sytuacji intymnej, to nie wiem, co lepiej wchodzi. Hi, you speak Polish or? English. English? Can you help me with these straws? Put inside, yeah? Alright, perfect. Ale mamy international odcinek po prostu. Oh yes, and you can help me also? This, pink. Si, perfect. Już prawie całe mi się, jeszcze dwie zostały. O. Dzień dobry, mam takie pytanko. Pomoglibyście mi państwo wsadzić ostatnią słomkę, bo robię taką dużą słomkę, żeby się napić z kubka. O, tu, tutaj tą słomkę jak pan wsadzi, a tą już połączymy, bo to już było. Teraz pytanie, czy będziecie w stanie pociągnąć tak długiego łyka? Okej. Okay. Chwila prawdy, czy uda się przedsięwziąć to? Brawo, mamy! Udało się! Genialnie! To wy dyktujecie nam warunki i teraz musicie zdecydować, czy dany pójdzie do ksero i skseruje sobie buzię czy dłonie. Dajcie nam znać, co powinien zrobić. Zabiję was. Dobry? Ja sobie chciałem sterować twarz, można? To jest tutaj? Pan mi pomoże? Wsadzić? Tak. I nacisnąć? Dokładnie tak. Okej, okay. Już wszystko w porządku? Tak. Już mamy zapis. O! Jest. Udało się. No powiem ci, że wygląda to jak plakat z jakiegoś dobrego horroru. No i czas na dzisiejszą misję finałową. Byłeś na wakacjach? Byłem. A na solarze? Na solarze nie byłem. No to się przejdziesz, ale to wy zdecydujecie, czy użyjesz filtra, czy nie. Dajcie nam znać, co jest. Filtr na solarze, okej. Okay. Zobaczmy. Proszę bardzo, bierz telefon, będziemy z tobą. Lecisz. Pamiętaj, trzymajcie bez filtra. Bez filtra? Tak. Muszę się rozebrać chyba do naga na pewno. Znaczy nie wiem, czy do naga, czy majtki ma ściągać, czy nie. Kto był z solarium? Ściąga się majtki, czy się nie ściąga? Dobra, wchodzę. Jestem w majtolach. Jednak nie przysmażasz parówki. Chyba myśleli, że będzie dużo gorzej, że to jest taki challenge, któremu nie podołam, a jednak... Tamagotchi, cała redakcja jest zajebiście, polecam. Chociaż może nie wiem, czy jest tak zajebiście, bo minęło 20 sekund, a już mi jest gorąco. Siema, nie, piąta minuta, jest skwar. Czuję się jak grzanka, jak taki chleb, który wkłada się do tostera, żeby wyszedł taki chrupki, czarny. Rodzina mnie nie pozna. Już siema, już dochodzi 10 minuta, dalej się opalam. No, zjadę niżej. Majtory są, na czego się spodziewaliście, że barbeczkę sobie przysmażam na grilla? Zobaczymy, czy w ogóle będę wyglądał, jakby był opalony, czy będę czerwonym burakiem. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. O, koniec. Ja też mam nadzieję, że to było. Ja jestem ciepły, idę na zewnątrz, zobaczymy, co powiedzą. Tamagotchi, cwaniaki, czekają gdzieś tutaj.
Jest! Jestem opalony pięknie na heban. Jak jestem było? Kurczaczkiem, jestem jak grzanka. Fajnie, wiesz co, fajnie. Oprócz tego, że było ciepło, no to czułem się trochę, jakbym był na wakacjach. Widzę, skóra rozgrzana do czerwoności. I pani w recepcji też jest rozgrzana. Pani rozgrzana i wy jesteście pewnie rozgrzani pewnie za sprawą tego głosowania. Fajnie, że byliście z nami. Dzięki. Bądźcie z nami również za tydzień w kolejnym odcinku Tamagotchi. Dany Ferreri był gwiazdą tego odcinka. Do zobaczyska, cześć! Siema!